został nasycony. Zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy do uczniów wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić, wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Co ty tu robisz, Eliasz? Tego słowa nie usłyszeliśmy. Chociaż powinniśmy byli usłyszeć, bo to jest bardzo ważne słowo, które wyjaśnia pierwsze czytanie. I mało tego, ono się pojawia dwukrotnie w tym pierwszym, w tym 19 rozdziale pierwszej księgi królewskiej, właśnie w tym fragmencie, który dzisiaj został odczytany. Pan Bóg dwukrotnie zadaje Eliaszowi pytanie, kiedy on już wszedł na tę górę, Bożą Górę Choreb, czyli na Synaj, dokładnie ta sama góra, na którą wszedł Mojżesz, żeby otrzymać prawo. Zresztą słyszeliśmy tydzień temu, wspominaliśmy o tym. I Pan Bóg pyta się Eliasza: co ty tu robisz? Moglibyśmy mówić: po co tu przyszedłeś? Trochę dziwne pytanie. Czasami Pan Bóg zadaje nam takie pytania, które są jakby... Przecież sam mu kazał przejść. Jak Pan Jezus pyta człowieka, a co za wną siłę, czy chce być zdrowy. Przecież po co tam siedzi, żeby być zdrowy? I tutaj też pyta: co ty tu robisz? Po co tu przyszedłeś? Myślę, że to pytanie też Pan Bóg zadać mógłby nam. Co ty tu robisz? Po co tu przyszedłeś? Po co tu przyszłaś? Skąd się wziął tam Eliasz? Znowu ten kontekst. Pamiętamy, to jest 9 wiek przed Chrystusem, państwo północne, Izrael, król Achab pojął za żonę fenicką księżniczkę Izabel, a ona, wchodząc do domu królewskiego w Samarii, zabrała ze sobą swoją religię, swojego Boga, swoich kapłanów, swoich proroków, swojego Boga Baala. I ten Bóg się bardzo spodobał Żydom, Izraelitom właściwie. Ponieważ to jest taki Bóg, który nam też by się spodobał. To jest Bóg, który daje deszcz, odpowiada za urodzaje. To jest Bóg, który się troszczy o człowieka, który jest też Bogiem, który zmartwychwstaje w tej mitologii. To jest też Bóg, który jest Bogiem od deszczu i od ognia. Jest też Bogiem takim
bardzo zmysłowym, który nam by pasował, pasowałby współczesnemu człowiekowi. Takiego chcielibyśmy mieć Boga, takiego konkretnego. Nie takiego, którego nie rozumiemy ciągle. I Izraelitom bardzo się ten Bóg spodobał. Dlatego Izabel zaczęła prześladować proroków Boga Izraela, a wprowadzać kult Baala. Wtedy Eliasz występuje, przyszedł do króla i mówi: ten Bóg, twój Baal, którego wybraliście sobie, z Bogiem odpowiedzialnym za deszcz. A ja ci mówię w imieniu naszego Boga, że przez 3 lata nie będzie ani kropli deszczu. I potem znamy tę historię. Eliasz przeprowadza taki pojedynek religijny, w którym trzeba, Bóg ma odpowiedzieć, prawdziwy Bóg ma odpowiedzieć. Bóg Baal nie odpowiada, odpowiada Bóg Izraela. Wówczas Eliasz zabija 450 proroków Baala. I wydawałoby się, że zwyciężył, jest triumfatorem, ale wtedy popada w niełaskę królowej, która mu grozi. On wtedy ucieka, sam wchodzi w jakąś depresję, chce umrzeć. I Pan Bóg wtedy mu mówi, pomagając mu, troszcząc się o niego, mówi: idź do Bożej Góry Choreb. I on przez 40 dni, tak jak Mojżesz, idzie na Bożą Górę Choreb, na polecenie Pana Boga. I tam słyszy ten głos: po co tu przyszedłeś? On z jednej strony był pełen entuzjazmu, zresztą on odpowiada, tak jak 2 razy Pan Bóg pyta, 2 razy Eliasz odpowiada. Odpowiada tak trochę żaląc się i mówi: rozpalił się we mnie gniew, rozpaliłem się gorliwością o Boga, bo Izrael złamał przymierze, zniszczył, rozwalił ołtarze Boga, zabił wszystkich proroków. Z tych wszystkich proroków jedynie ja ocalałem, a jeszcze na moje życie czekają. Trochę tutaj przesadził, bo zaraz Pan Bóg mu odpowie. Zostawiłem w Izraelu jeszcze 7 000 takich ludzi, którzy nie ugięli się przed Baalem. Zresztą 100 proroków ukrywanych w jaskiniach, proroków Boga Jahwe. Eliasz myśli, że jest jedynym, dlatego jeszcze prześladowanym, a Pan Bóg mówi spokojnie. Kiedy gasi ten jego z jednej strony niesłuszny entuzjazm, z drugiej strony to jego rozmowa. Spokojnie, jeszcze masz misję do spełnienia. I posyła go z bardzo konkretnymi misjami. Dzisiaj byśmy powiedzieli, Pan Bóg go posyła, żeby namieszał w polityce, ma ustanowić 2 królów, ustanowić nowego proroka o sobie Elizeusza. Jak powiedziałem, moglibyśmy zadać pytanie, co nam Pan Bóg mówi w tym pytaniu. Po co tu przyszedłeś? Co tu robisz? To jest jeszcze ten moment, w którym właściwie to, co przeżywa Eliasz, realizuje się w tych wydarzeniach. Najpierw jest trzęsienie ziemi, potem najpierw jest wichura, która rozwala skały, potem jest trzęsienie ziemi, potem jest ogień. I za każdym razem słyszę, ale Boga nie było w wichurze, ale Boga nie było w trzęsieniu ziemi, ale Boga nie było w ogniu. Bo Bóg okazało się, pojawił się wtedy, kiedy jest szmer łagodnego powiewu, czyli to uspokojenie. Eliasz przychodzi tam po to, żeby się uspokoić, żeby spojrzeć na rzeczywistość z trochę innej perspektywy. Popatrzeć na to, co się dzieje i wrócić do swojej misji. Podobnie jest w dzisiejszej Ewangelii. Znowu mamy kontekst tej Ewangelii, to z jednym zdaniem streszczony, gdy tłum został nasycony. Wcześniej Pan Jezus nakarmił 5 000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Czyli wiele tysięcy ludzi zostało nakarmionych. Przyszli go słuchać, zostali nakarmieni. Inne Ewangelie mówią, że takim się to spodobało, żeby to Biblii go ogłosić królem. A Pan Jezus odsyła tłum,
słyszymy, przymagli uczniów, żeby wsiedli do łodzi. Dosłownie to jest zmusił ich do tego, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli, ale musi być na górę. Też trochę musi ochłonąć, potrzebuje tego czasu spotkania z Ojcem, dlatego wychodzi na górę, żeby się modlić. I wraca do uczniów o czwartej straży nocnej, czyli nad ranem, wtedy, kiedy człowiek jest senny, kiedy wydaje mu się, że jest już ciemno, jeszcze ciemno, ale już zaczyna świtać. To, co widzi we mgle nad wodą, może się wydawać jako zjawa i są przerażeni, widząc Jezusa. Jest jeszcze inny powód ich przerażenia, bo Izraelici, Żydzi w ogóle to jest naród, który nigdy nie był żeglarzami. Nigdy nie byli dobrymi żeglarzami, zawsze bardzo bali się wody, bardzo bali się zwłaszcza morza. Jeżeli już byli rybakami, to odpływali nie dalej niż na taką odległość, żeby jeszcze widać było brzeg. Bali się morza, bo największym nieszczęściem dla Żyda nawet nie była śmierć, ale śmierć w wodzie, śmierć na morzu. Przekonanie, że morze jest dziedziną zła, że w morzu mieszka największy demon, straszliwy potwór Lewiatan. Jeżeli umrą utopieni w falach morskich, to z ciałem i duszą zostaną pochłonięci, pożarci przez Lewiatan. To było przerażające. I w takim kontekście widzą Pana Jezusa. I też moglibyśmy zadać pytanie, w innych Ewangeliach to jest bardziej precyzyjnie powiedziane, tu Mateusz mówi, że wiatr był przeciwny, wielkie fale byli przerażeni, gdzie jest powiedziane, że była burza na tym jeziorze galilejskim, czy na Morzu Galilejskim. Oni są przerażeni, boją się, a jeszcze tutaj widzą tą zjawę nadchodzącą. I znowu też może dziwić mnie, osobiście zdziwiło to, że Piotr czuje, że może coś zrobić. On jest pewny siebie dosyć, co jakiś czas Piotr jest pewny siebie i co jakiś czas się okazuje, że mu to nie wychodzi. I Piotr się pyta, jeżeli to jesteś ty, to pozwól mi pójść do siebie. Oczywiście słyszymy, jak Pan Jezus pozwala, Piotr podchodzi do niego, idzie po wodzie, aż nagle patrzy w te otchłanie, których się tak normalnie boi. I zaczyna się topić. Dlaczego Piotr zaczął się topić? Z Ewangelii Świętego Jana wiemy, że Piotr umiał pływać. Jest ten moment, kiedy się spotykają już w zmartwychwstaniu, widzą Jezusa stojącego na brzegu. Piotr ubiera na siebie wierzchnią szatę, to jest około 100 metrów do brzegu i popłynął, więc musiał umieć pływać. Dlaczego się topił? Być może dlatego, żeby poznać swoją słabość, żeby poznać to, że nie jest taki mocny, jak mu się wydawało. Tak jak powiedziałem, tak jak Eliasz musiał ochłonąć trochę po tych wydarzeniach, wielkich wydarzeniach politycznych, zanim ruszy na nową drogę, tak apostołowie musieli z Piotrem oczywiście, musieli też trochę ochłonąć, bo tutaj widzą nakarmienie 5000. 5000 mężczyzn gotowych powołać Jezusa królem. To już jest spora armia. Można rzeczywiście pójść, można zwyciężyć. A Pan Jezus studzi ich entuzjazm, bo przecież nie takie królestwo przygotował. Wysyła ich na te wody, żeby trochę ochłonęli, żeby mogli spojrzeć z innej perspektywy na to, co się dzieje. Żeby mogli też usłyszeć te słowa odwagi, nie bójcie się, ja jestem. To imię Boga, które mówi, ja jestem, jak matka, która w ciemności mówi do dziecka, nie bój się, ja jestem. To samo Bóg mówi, nie bój się, ja jestem. I żeby mogli doświadczyć to, że jak upadną, jak Piotr upada i zaczyna się topić, to mógł usłyszeć te słowa, czy zobaczyć to, że Pan Jezus natychmiast wyciągnął rękę i go wyciągnął.
wyciągnął z tej wody. I jeszcze ten znak, który mówi, że jak Jezus wszedł do łodzi, łódź Piotra zawsze jest symbolem Kościoła, to nagle wicher ucichł. Nagle cała ta groza przeszła. Znowu się pojawił, mogliśmy powiedzieć, szmer łagodnego powiewu. Tak myślę, dla mnie to słowo dzisiaj jest słowem, kiedy odpowiada Pan Bóg, zadaje nam pytanie, co tutaj robisz? To Pan Bóg w tym słowie odpowiada, przychodzisz tutaj, żeby trochę ochłonąć, bo wszyscy mamy swoje walki, swoje zmagania, przychodzimy z różnego rodzaju trudności w życiu i potrzebujemy spojrzeć z innej perspektywy, nieco się zatrzymać, tak jak Jezus wszedł na górę, jak Eliasz wszedł na górę, jak ci apostołowie wypłynęli w tą wodę, żeby trochę spojrzeć z boku na całą tą swoją rzeczywistość i zobaczyć, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest szmer łagodnego powiewu. I nie przypadkiem Kościół za każdym razem, kiedy jest jakieś święto, modli się w czasie porady i modlitwy, w czasie tak zwanej jutrzni czy audysów, modli się pieśnią trzech młodzieńców, w którym znamy tę historię, gdzie tych trzech młodzieńców król Nabuchodonozor kazał wrzucić do rozpalonego pieca i oni w środku tego pieca, w środku ognia wychwalają Boga. A kiedy ich wyciągnięto z tego pieca, okazuje się, że nawet nie czuć po nich spalenizny. W środku był anioł i w środku był szmer łagodnego powiewu. To jest to, co przeżywa Kościół, to, co przeżywa Jezus. Wchodzi do łodzi i pojawia się ten szmer łagodnego powiewu. Wszystko ucicha. Tam jest ratunek. My przychodzimy tutaj do wspólnoty Kościoła, przychodzimy na Eucharystię. Tutaj się pojawiamy po to, żeby ochłonąć trochę po tych naszych walkach, które wydają się takie wielkie, żeby spojrzeć na nie z innej, tak naprawdę z Bożej perspektywy. Żeby usłyszeć odwagi, ja jestem. I żeby, jeżeli się pogubimy, żeby Pan Jezus natychmiast nas wyciągnął i uratował.